Będę w telewizji, moi drodzy. O teraz, ale skór. Jać. A co to nie? Pokaż bananowca, no. No i co? Masz, Piotr, bo ty inaczej się nie będzie się dało. Nie da się inaczej. Pokażę, która jest godzina to. Szaleje, sukinsyn! To jest życie prawdziwe właśnie, to tak wygląda. Szanowni Państwo, moje drogie i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku trening, który nie powinien się w ogóle wydarzyć, który nie istnieje w szerszej świadomości ludzkiej, bo raz. Leje przede wszystkim, leje, więc nie idzie się na siłownię jak leje, tylko się siedzi w domu i się płacze. O, taka głupia pogoda beznadziejna. Dwa. Jest to trening na keto, który też nie istnieje. On w ludzkiej świadomości tego czegoś nie ma. Na keto nie ma energii, nie ma siły, nie ma wydolności, impotencja jest. Trzy. Przecież w świętej księdze fitnessu jest napisane przez autora natchnionego: nie chlaj tłuszczu powyżej 70 gramów, bo to nie będzie efektowne. Efektywne. No i ostatni punkt godzina. I ostatni punkt godzina. Super. Trening o 8, o której się na przykład organizuje zawody siłowe, czy tam jakieś wytrzymałościowe, o 8 oczywiście, nie? Nie, no później się organizuje, bo nasz organizm inaczej działa w określonych porach. No na pewno o 8 nie będzie jakichś super wyników, ale tak to właśnie wygląda w normalnym życiu, że czasem nie ma warunków. Jeszcze jeden punkt, jeszcze jeden jest? Przypomniało mi się, że na co jedziemy. A na co jeszcze? Ja o godzinie dopiero 15 będę jadł. I to jest właśnie świat mitologii, świat uprzedzeń, świat jakichś tam nie wiem czego jeszcze. Prawdy objawionej. Prawd objawionych, w których nie powinno się w ogóle, po co jedziesz, idioto skończony, tak by ktoś powiedzieć teraz mógł, ale ja jadę, bo uwielbiam to i uwielbiam swoją konsekwencję, systematykę, nawet jak czasem mi nie wychodzi, na przykład pora dobra, albo że nie zjadłem, albo że nie wiem co tam jeszcze, to idę na ten zasrany trening, a nie jak ten pieprzony taki mentalny grubas, ta świnia wewnętrzna taka, co siedzi, że o, tu ja nie pójdę, bo nie ma warunków, o to siedź sukinsynu gruby ty, tak mówię do niego, jak się we mnie odzywa. Jedziemy na trening, da się, moi drodzy, trenować. Popatrzcie, jak fajnie jest teraz. Jest fajnie! Co prawda czasem mówić, że jest fajnie, Jest fajnie. Węgle ktoś przedawkował ewidentnie, od razu złapali chłopa. Bo to niebezpieczna taka jazda jest. Ile? To 500 węgli chłop zjadł i jedzie, no to... O, co to krzypan tu chce wepchać? No dobra. Puścisz go? Jaki ty miłościwy dzisiaj jesteś. Podziękował ci. Pokaż im, jak się bilet wyciąga. O to. Mądre słowa. Chyba nie mam żadnych, ale zobaczymy. Może powtórzę jakieś stare. Gówno będą chcę powiedzieć. No. Masz, Piotrek. Będziesz mnie nagrywał, a potem do telewizji. Poczekaj. Musimy to parę rzeczy sobie schować, sobie muszę. Mam bilecik jeszcze. Ale dobrze, będziesz. Dobra. A będę w telewizji? Pewnie. O, to nagrywaj mnie. Teraz chciałem powiedzieć, że będę w telewizji, moi drodzy. Stąd warto teraz być przed obiektywem tutaj, jak Piotrek nagrywa. Nie, konsternacja ludzi postronnych jest bezcenna zawsze. Też tak kiedyś będę się patrzył. Ja też będę? Mądre słowa na schodach. Rosole. Rosole mogą być w smalcu. Co, to nie działają? To nie będzie. To niestety chciałem mądre słowa zrobić, ale jak tam, to w drugą zrobić, stronę, no. Może jak sobie przypomnę. Ale to nie będzie. No. Tu jest pod górkę, ale stoczyć się bardzo łatwo. Przystaw platona. A, wiosna, popatrz, jak fajnie. Wow. Teraz powiemy w ogóle, po co my to nagrywamy. Dlaczego my nagrywamy w ogóle ketologii, jak to ma najmniej wyświetleń, jak to nikt tego nie ogląda. Dlatego to nagrywamy, bo ja lubię, jak się śmiejecie, więc ten trening będzie taki troszeczkę śmieszny, będzie pokazywał troszeczkę motywacji. Ja lubię, jak się śmiejecie, jak piszecie komentarze, nawet jak napiszecie ha, ha, ha tam na dole, to już takie fajne, ha, ha, ale śmieszne to było. Lubię te komentarze, dlatego to w sumie nagrywam tylko. Jeszcze chciałem powiedzieć coś. Zapowiedź jeszcze dzisiaj taka, że dziś z Piotrkiem będziemy w tym filmie udawać różne rośliny dłońmi. I komu to lepiej wyjdzie, ten na końcu wygrywa, więc będziecie głosować. Patrzcie, jak się będzie rozwijał trening, jak nasza taka rywalizacja aktorska będzie się rozwijała i rozgrzewamy się. No to dobra, w takim razie Piotrek zaczyna nasz wielki challenge, w którym wyłonimy tego lepszego, nie wiem pod jakim względem, kto jest bardziej palnięty. Proszę pokazać muchołówkę tą ręką.
Muchołówkę? No, muchołówka. Czas start, 20 sekund. Kurde, dobrze pokazałeś, nie? Dobrze pokazałeś, na pewno by odgadli. Głosujcie, czy dobrze to było. W skali od 1 do 10. W sumie można byłoby to inaczej odebrać, że nie zjadła muchy, tylko coś innego brzydkiego zrobiła bardzo tej muszę. Proszę dłonią zainicjować kordycepsa. Kordycepsa? Nie no, ręką całą. No ręką, no. Dobrze. I teraz dla porównania proszę zainicjować dąb. Tak myślałem. Ale twoja kreatywność nie zna granic. A jeszcze jakiś mi daj, Piotrek. Sekwoję taką bydlęcą. Po drugiej rundzie środkuje lepiej. Dobrze, Piotrek, runda druga, bo teraz poddali pod taką analizę, tak. To co ty powiedziałeś. Kordyceps to jest grzyb, a nie roślina. A co to nie? No dobra, żartuję, no. Proszę pokazać, uwaga, runda druga. Proszę ręką pokazać bananowiec. Czas start. Bananowiec? To co to? Pokaż bananowca, no. No i co? Ale bananowiec. Jesteś cały jak banan. Prawdziwy bananowiec nigdy nie odpuszcza. Bananowiec, bananowiec. Jeszcze Piotr chciał się pochwalić swoim tatuażem nowym. Bardzo fajny, co to przedstawia? On symbolizuje mnie, ogólnie linię życia, zmaganie się z życiem. Jest taką symbiozę, tu się zaczyna, tu się kończy, że symbolizuje, że jest początek, że jest koniec, prawda? Czyli memento mori. I grubość tej linii też ma swoją tutaj... No i zagięcie w kształcie banana. No jak zmieniam, to się zmienia, czyli życie się zmienia. To wszystko ma swoją... No to jak bananowiec. Sens to ma, tak, jak bananowiec. To samo. Raz jest zgięty, raz prosty, raz sztywny, raz miękki. Aha. O, jak grzebie teraz tam coś, co tam wygrzebał. Puka bananów, ale nie ma. Bananów, Piotr, to ja nie będę ćwiczył, bo bez banana się nie da. Potas, węgle. Nie chcę nic mówić, ale strasznie upokorzony jest przez bananowca. Nie może cały czas gada o tym. A bananowca ci dam. Śmiał się z kordycepsa mojego. To masz kutasie, stary. Małpy jedzą, widzisz, jaki silny. Nie są takie silne wcale. Nie, są grube, są jak świnie tylko grube i tyle. Grube są i tyle. Postaw sobie przy człowieku, to takie pokraka pieprzona. Zwinne też wcale nie są, niech robi salto mapa nie na są. Przykład. Że nogą potrafi łapać, to co to? Ja też potrafię. Ja też potrafię. Ja nie będę pokazywał, ale potrafię. Ja też potrafię. Ćwiczenie numer 2, czyli wyciskanie żołnierskie po polsku, albo EUHPI, jakoś tak to mówią. Nie robiliśmy wyciskania żołnierskiego chyba z rok, więc zaczynamy od początku, bo jest to piękne ćwiczenie. O, tu jest proste dla Piotrka. Proszę pokazać ręką całą drzewko bonsai. Takie ładne było. Takie było mniej więcej. Troszkę drzewko za bonsai. Krótko. Krótko pokazałem, tak. To trzymasz kadr. Bo nie wytrzymałem presji po prostu. No. Spojrzenia ludzi nie wytrzymałem, wiesz? Poproszę dmuchaniec w pełnym rozkwicie. Dmuchaj. To teraz, ale skóry wylas. To jest ten kordyceps? To jest ketoza to. Dawaj, dawaj, Piotruś, jeszcze dwa co najmniej. Jedno, drugie, jeszcze. Tak jest. I co jeszcze będzie? I plecy. Zachęć może teraz jeszcze młodych adeptów do treningu siłowego. Czy trenować, nie trenować, w jakim wieku zacząć.
w jakim wieku, jak najwcześniej, w granicach rozsądku. Ja zaczynałem ogólnie, jak miałem 17 lat i... Nie, 16. 16 miałem, albo 17. To już mniejsze o to, dobra. Tylko skleroza, nie? To jest dobry wiek, żeby zacząć. Coraz więcej badań się pojawia takich, że trening siłowy nie wpływa na wzrost, więc nie bójcie się, a najwyżej jak zmalejecie te 2 cm, to się rozciągniecie na drążku, bo są też badania, że jak się wisi, to można 2 cm się wydłużyć. Trzeba się ruszać, bo to jest jeden z filarów zdrowia. Tak naprawdę każde zwierzę się rusza. Małpa skacze na bananowiec, z bananowca na bananowiec. Świnia z błota w błoto się rzuca, a człowiek tylko potrafi z siebie taką kalekę zrobić, że siedzi 150 kg przed telewizorem i kolana go wolą i operują go. A jakie będą benefity jeszcze dla takich młodzików, co przyjdą i tak za 3 lata popakują? Ciało lepsze, dziewczynki, erekcja lepsza, wszystko lepsze w treningu, no to co? To nie ma co nawet się pytać. Ręka bananowca, prawdziwy, tylko prawdziwy bananowiec, żadne sztuczności. No i zbliżamy się, moi drodzy, do finału. Ostatnia runda, czyli ta najtrudniejsza. Przygotujcie się na prawdziwe show, bo Piotr dostanie naprawdę ciężką roślinę do pokazania. Nie wiem, czym to pokaże, czy posługiwał się będzie rękami, czy ręcami, czy użyje innych członków do tego. Natomiast Piotrek, ostatnia runda, przygotuj się. Może w jakimś miejscu, gdzie jest mniej kibiców. Nie, tu jest dobre. Właśnie tu jest do skrępowania trochę, Piotr. Proszę pokazać całą ręką Pterodactylus floralis. Nie ma takiego ptaka. Jest, pokaż. To nie o ptaka chodzi. 10 sekund. 10 sekund, ja 10, 9. Nie jestem w stanie pewnie tego zrobić. Ciebie, durnia, aż o, to Jezu, to masz. Pokaż, o tak bym zrobił. O, jest Pterodactylus, tylko ty jak zwykle. Koniec, za karę. Piotr przegrywa. Zepsułem. To nawet dla mnie za dużo jest. Jakbyś teraz mi kazał coś pokazywać, to też bym walkowerem przegrał. To jest za dużo ludzi. Idziemy na inne ćwiczenie, dalej. Tak. Choć sylwetka ma bardzo dobrą, wielu chciałoby tak wyglądać, niewielu, tylko wielu, to, moi drodzy, największy przegrany dzisiejszych zawodów, bo nie udało się pokazać Pterodactylus, Floralis. Zapamiętał to fatalne powiedzenie, tą pieprzą. Oddałem walkowerem wtedy to. No, ta roślina go udupiła dzisiaj, ale to nie przejmuje mu się roślinami, bo mięso lepsze. Ostatnie ćwiczenie, lżejsze dużo, bo plecy w poniedziałek były skatowane podciąganiem i wiosłowaniem, więc dzisiaj wariant taki lżejszy na uzupełnienie mięśni, które gdzieś tam może te włókna nie podziałały, czyli przyciąganie na maszynce. Pterodactylus floralis może tutaj rozwinąć swoje skrzydła. To jest chore. Kto to będzie oglądał, Rafał? Nie wiem. Konkurs rozwiązany, a trening dobiega końca. To co, Piotrek? No, pasowałoby się pozbierać i powiedzieć też, dlaczego nie robimy brzucha. Brzuch się sam robi. Jak się śmiejecie dużo w życiu, to brzuch się sam zrobi. Przy ćwiczeniach takich ciężkich również się robi. Pokaż, Piotrek, jak wygląda brzuch po dzisiejszych ćwiczeniach z vulgaris. Nie, to był ten plantago, nie wiem. Erectus urinus. Dziękuję, ciociu. Dobranoc, wujku. Trenujcie, ale się dużo śmiejcie, bo to jest w życiu najważniejsze. Jakiekolwiek czasy nie przyjdą, a będzie tylko gorzej, to pamiętajcie, że trzeba się z tego śmiać, z siebie, z chorób swoich, innych i wszystkiego. Wszystkiego dobrego wam życzę i idę do domu. Musisz tak podążać teraz. Dobrze. Tak oddalam i na końcu tak zrób. Dobrze. Przyszedł. Po najlepsze produkty pod dietę keto, oleje, mąki, smalec, pasztet czy nawet catering. Zapraszam Cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod Ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam Cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś, jeszcze życzę Ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec!